Seria filmów Power Me tworzona jest we współpracy z marką Health Labs Care, producentem suplementów diety. Treningi z tego cyklu dodadzą Ci energii i zadbają o Twoje ciało i umysł. Trenuj razem z nami i zaproś do swojego życia zdrowie i moc. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Tu Ola Żelazo, witam Was serdecznie na kolejnym żelaznym wieczorze. Dzisiaj przed nami 15 minut pilatesu na mocny, płaski brzuch, na pozbycie się oponki, na pracę nad naszym centrum, nad naszym core, po to, żeby postawa była prawidłowa, żeby brzuch był mocny, płaski i żeby spełniał wszystkie funkcje najlepiej, jak tylko może. To co, będzie nam potrzebna mata, nic więcej, lecimy z naszym treningiem. No to zaczynajmy nasz trening na mocny pilatesowy brzuch. Oprzyjmy się na przedramionach, uwypuklimy klatkę piersiową, nogi, stopy oddalone od bioder i zacznij od przybliżania jednego i drugiego kolana do brzucha. Z wydechem odstawiaj stopę, delikatnie dotykając ją palcem o matę. Pamiętaj, żeby nie zapadać się w klatce piersiowej i żeby ruch nie wychodził siłą zamachu, ale siłą naszych dolnych mięśni brzucha, czyli właśnie tego miejsca, gdzie lubi się tworzyć oponka, a my dzisiaj będziemy temu zapobiegać. Nie chcemy oponki. Jeszcze 4, 3, 2, i jeden, i teraz takie dynamiczniejsze ruchy, u góry i tapnięcie, hop, 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 noga zgięta w kolanie, cały czas postaramy się utrzymać taki sam kąt i ciach, 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 jeszcze trochę, już powinniśmy lekko zaczynać czuć coś, co tam fajnego dzieje się w naszym dolnym brzuchu, jeszcze 8, 7, palce naciągnięte, 4, 3, 2, 1. Połącz teraz ze sobą stopy i będziemy opuszczać razem i do góry. Wdech i wydech. Pomyśl teraz o swojej klatce piersiowej, o barkach. Barki zrotowane na zewnątrz, klatka uwypuklona, a brzuch cały czas mocno pracuje. Jeszcze chwila. Rozgrzewamy nasze centrum. To jest to, co lubimy. Wydech. Wydech i ostatnie 4. Super. Uśmiechajcie się czasami. 2 i 1. Fajnie. Odstawiamy stopy. Teraz położymy się na plecach. Z wydechem uniesiemy biodra. Znowu wspięcie na palce i to samo ćwiczenie. Przyciągamy kolana do brzucha. Staramy się jak najbardziej unieruchomić nasze biodra, naszą miednicę. I z wydechem udo do brzucha, kolano do głowy, wydech. I jeszcze troszeczkę, wydech, wydech. Tak jest. Przed nami ostatnie 6 powtórzeń, nie zmieniamy ułożenia bioder. 5, palce naciągnięte, 4 i 3 i 2 i 1. Przyciągnij teraz udo do brzucha, utrzymaj parę chwil, wyciągnij nogę przed siebie, znowu utrzymaj parę chwil. Przyciągnij kolano do brzucha, wyprostuj nogę i 4 takie szybsze powtórzenia. Raz, 2, 3, 4. Zegnij nogę w kolanie, opuść i druga strona. Najpierw przyciągamy udo, chwilkę utrzymujemy, czujemy, jakie tu się dzieją fajne rzeczy i wyprostuj i zostaw. Przyciągnij i zostaw na chwilę. Pamiętaj o oddechu, to jest najważniejsze. Oddech nas uratuje i pomoże nam przetrwać każde ćwiczenie. Wyprostuj. I 4 szybsze powtórzenia. 4, 3, 2,
jeden, wyciągnij nogę, zegnij i opuszczamy biodra. Tak, to jest to. Teraz prostujemy jedną nogę, drugą zginamy, łapiemy pod kolanem i nad kostką, odrywamy łopatki od maty i zaczynamy zmieniać nogi. Wyprost jednej, zgięcie drugiej. Wydech, wydech. Tak jest. Tutaj już wchodzi nasza fajna dynamika. Cały czas jest moc w brzuchu, coś co bardzo lubimy. Wyciągaj nogę mocno do przodu, palce naciągnięte, łopatki oderwane, góra tułowia też nie zmienia miejsca. I 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Przyciągnij kolana do brzucha i teraz z wdechem wyciągnij ramiona, nogi do przodu i połącz. Wdech, wydech, wdech, wydech. Wdech, wydech. 8, super. 7, fantastycznie. 6, jest brzuch w ogniu. 4 i 3 i 2 i 1. Przyciągnij kolana do brzucha, czoło do kolan i z wydechem rozluźniamy. Doskonale. Podłóż sobie ręce pod kość krzyżową w taki sposób, żeby kciuki były na zewnątrz. Unieś nogi do pionu i zacznij opuszczać jedną nogę, ciach i drugą nogę. Jedna noga, druga noga jest w pionie, nie rusza się, kiedy jedna schodzi w dół. I ciach, i ciach. Jeśli nie możemy doprostować nogę, zostawiamy lekko zgiętą i cały czas czujemy przyjemności w naszym brzuchu. Jeszcze 6, 5, 4, 3 i 2 i 1. Unieś nogi, oderwij teraz łopatki, złap za jedną nogę, drugą doprostowujemy i będziemy zmieniać. I hop. I hop, i hop. Proste nogi, znowu tułów nieruchomy. Oddychaj. To najważniejsze. I to jest super praca brzucha i piękne rozciąganie nóg i wzmacnianie nóg. Bardzo dobre ćwiczenie pilatesowe. Na sprawne, zgrabne ciało. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Przyciągnij kolana do brzucha, czoło do kolan. I teraz złap się pod kolanami i zrobimy kilka takich rolowań, masażu pleców. I z wydechem, zamachem odłóż dłonie, przejdź do pozycji deski. Jest deska, mamy to doskonale. Ustaw się w desce tak, żeby oddalać od siebie łopatki, mocno odepchnąć się od dłoni, podciągnąć kość ogonową pod siebie, nie zapadać się w łokciach. I teraz z wydechem zacznij zbliżać jedno kolano do brzucha i drugie. Wydech. Mocna praca. Dzisiaj dajemy z siebie wszystko, żeby nasz brzuch, szczególnie dolna część, poczuły tę pracę. Żeby tam była fajna moc. 6, 5, 4, 3, 2, 1. I teraz na ukos. I wydech. Kolano do przeciwległego łokcia. I jeszcze trochę. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Zostań w desce. Weź taki ostatni głęboki wdech, z wydechem opuść kolano, przejdź do klęku podpartego i teraz wyciągnij prawe ramię, wyciągnij lewą nogę i z wydechem łączymy łokieć z kolanem pod brzuchem. Wydech, wydech.
tak żeby naprawdę dotknąć kolano do łokcia, niech praca będzie mocna, niech brzuch poczuje pracę, ale myślę, że u każdego z nas już jest tam ogień. Ostatnie dwa i jeden, wyciągnij mocno rękę, wyciągnij mocno nogę i opuszczamy, zmieniamy stronę. Prawa noga do tyłu, lewe ramię do przodu i łączymy łokieć z kolanem pod brzuchem. Wydech, wydech, super, doskonale, o to chodzi, wydech, wydech, 6 i 5, 4, 3, 2, 1, wyciągnij rękę, wyciągnij nogę, ustabilizuj postawę i opuszczamy. Podeprzyj się teraz na przedramionach, wyciągnij jedną, drugą nogę do niskiej deski i zacznij opuszczać jedno kolano i drugie na zmianę. Hop, tak bardzo delikatnie, żeby nie było takiego mocnego uderzenia o kolano i żeby zabezpieczyć kolano i żeby była fajna, mocna praca naszego centrum. Biodra nieruchome. Wydech, 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 wydech. Jeszcze chwila. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Unieś kolana. Zostań przez chwilę w desce. 3, 2, 1. I teraz zostając na przedramionach, zacznij zbliżać stopy do łokci, przechodząc do psa z głową w dół na przedramionach. Wyciągnij się, wydłuż i wróć do deski. Takimi małymi stópkami. I jeszcze raz. Wyciągaj biodra, chowaj głowę między ramiona, zbliżaj się do stóp, wspięcie na palce i odchodzimy do pozycji deski. Hopa. I ostatni raz maszerujemy, maszerujemy jak najbliżej do łokci, jak najwyżej na koniuszkach palców i wracamy. Wow, zostań chwilę w pozycji deski. Teraz odwróć się w jedną stronę, wyciągnij ramię, spójrz na dłoń, załóż dłoń za ucho i z wydechem zbliżamy łokieć do łokcia. I wydech, i wdech do góry, i wydech, piękny skręt. Wdech, i wydech, i wydech, biodra uniesione. I jeszcze dwa powtórzenia, dwa i jeden. Zostań w desce bocznej, wyciągnij ramię, spójrz na dłoń i zmieniamy stronę. Przekręcamy się na drugie przedramię, zostajemy w desce, wyciągamy ramię, zakładamy dłoń za ucho na głowę i zbliżamy łokieć do łokcia. I otwieramy. Wydech, super. Chcę, żeby poczuć tutaj ten właśnie fajny, przyjemny skręt w brzuchu, żeby tam się zaczęło dziać dużo rzeczy, tam już się dużo rzeczy dzieje od samego początku naszego treningu, ale teraz jest to taka wisienka na torcie. Dlatego dajemy z siebie wszystko, jeszcze dwa powtórzenia, raz i dwa, wyciągnij łokieć, wyciągnij dłoń, spójrz do góry i z wydechem wróć do deski. Jeszcze chwilkę utrzymaj i opuść oba kolana i wyprostuj. Wdech i wydech. Ostatnie ćwiczenie na dzisiaj. Tak zrobimy 100 powtórzeń. Nie, trochę mniej, ale ostatnie. Także dajemy z siebie wszystko, dajemy czadu i 8. Możemy głośno liczyć. 7, 6. 5, jest ogień? Dobrze. 3 i 2 i 1. Wyciągnij kolana, wyciągnij nogi i pomału opuść biodra. Zostań w podparciu na przedramionach. Wyciągnij brzuch. Ach, tak niech się rozluźni.
kości biodrowe dociskamy do maty, rozluźniamy brzuch, możemy doprostować ręce. Jeśli nie bolą plecy, jeśli bolą, to schodzimy od razu na przedramiona, bo ćwiczenia mają nam przynosić korzyści, a nie niepotrzebne bóle, chociaż mięśnie mogą piec, nawet powinny po tym naszym dzisiejszym treningu jak najbardziej. Wróć na przedramiona, jeśli były wyprostowane. Przejdź do klęku właśnie na przedramionach i z wydechem zrób koci grzbiet, zaokrąglij plecy, z wydechem plecy wklęsłe. Wydech, mocno podciągnij pępek do kręgosłupa i z wdechem plecy wklęsłe. I jeszcze raz wyciągnij plecy do sufitu z wdechem. Plecy wklęsłe. Przejdź do klęku. Połącz ze sobą wewnętrzne kostki, pięty, kolana. Połóż dłonie za biodrami i oderwij biodra od pięt. Możemy jeszcze przechylić głowę do tyłu, żeby przyjemnie rozciągnąć cały przód naszego tułowia. Weź wdech, z wydechem opuść biodra. Przejdź do siadu wygodnego, może to być siad skrzyżny, nasz ulubiony. Z wdechem szerokim łukiem przenieś ramiona do góry, z wydechem opuść na wysokość klatki piersiowej, z kolejnym wdechem pochyl się do tyłu, zrób fajny, mocny, taki soczysty skłon, żeby rozciągnąć bok tułowia, spójrz ponad ramieniem na sufit. To samo druga strona. Oba pośladki mocno dociśnięte do maty, spójrz ponad ramieniem na sufit. Aj, przyjemności, wróć do centrum. I moi drodzy, moi kochani, teraz właśnie jesteśmy gotowi, żeby powiedzieć nasze dwa magiczne słowa po naszym treningu na brzuch. A zatem 3, 2, 1, mamy to! Jak Wam było? Jak się mają Wasze brzuchy? Napiszcie mi koniecznie w komentarzu, czy jest moc, czy jest ogień, czy poczuliście, że tutaj coś się zaczęło dziać fajnego. Będzie mi szalenie miło, jak zasubskrybujesz swój kanał, polecisz mój kanał znajomym, rodzinie, po to, żebyśmy ćwiczyli jak największą gromadą, żebyśmy byli zdrowi, pełni energii, wigoru i chęci na to, żeby chciało się chcieć wszystkiego. Dziękuję za dziś, życzę Wam przyjemnego wieczoru, albo poranka, albo popołudnia, kiedy ćwiczycie i zapraszam na matę na kolejne treningi. Buziole, pa!